Krzysztof Ibisz wygadał się w sprawie powiększenia rodziny. Jego trzecia żona dopiero co urodziła. Krzysztof Ibisz całkiem niedawno po raz trzeci został ojcem. Jego najmłodszy synek dopiero co pojawił się na świecie, a prezenter już mówi o dalszym powiększaniu rodziny. Co na to jego trzecia żona? Dziennikarz ma obecnie trójkę synów, Maksymiliana ze związku z Anną Zeidler, Wincenta z małżeństwa z Anną Nowak-Ibisz oraz Borysa, owoc miłości do Joanny Kucbalskiej. Krzysztof Ibisz ma troje dzieci. Już marzy o kolejnych. Ibisz i Joanna Kucbalska pobrali się. Jak młody człowiek pojawia się na świecie. To jest absolutna eksplozja. Płakałem, krzyczałem, parłem razem z Asią, mówiłem, że da radę, przytulałem ją, ujawnił Ibisz w rozmowie z Michałowskim. To jedna nie wszystko. Obecnie zaangażowany w życie wszystkich swoich trzech synów dziennikarz chciałby zrealizować jeszcze jedno marzenie. To, żeby córka pojawiła się na świecie, to było moje marzenie i jeszcze ono jest. Natomiast nie masz na to wpływu i miłością obdarzasz, czy to chłopiec, czy dziewczynka. To tak naprawdę nie ma znaczenia. Ale to marzenie jest, nie będę ukrywał, słyszymy w wywiadzie. Ciekawe, co myśli o tym Joanna Kucbalska. Niewiele ponad 4 miesiące po porodzie,